Oprócz kozienic brane pod uwagę są także Bełchatów i Połaniec. Mówił o tym Mateusz Berger, pełnomocnik rządu do spraw energetyki. Sprawę skomentował Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ta cała infrastruktura, która dzisiaj jest, ale i również choćby samo położenie w odniesieniu, patrz, przede wszystkim do sieci, no pozwala na myślenie o tym, aby tego typu obiekt był zlokalizowany właśnie w tym terenie. Jestem przekonany, że byłoby to czymś dobrym, bo też pamiętajmy, że elektrownie atomowe poza tym, że wytwarzają prąd, no potrzebują też mnóstwa bardzo dobrze wyspecjalizowanych pracowników do jej obsługi, do jej funkcjonowania, więc jeżeli tylko i wyłącznie Kozienice, czy w ogóle ziemia radomska, Kozienicka jest brana pod uwagę w tego typu lokalizacji, jak najbardziej to cieszy. Mam nadzieję, że te prace będą dalej postępować. Lokalizację elektrowni atomowej w Kozienicach popiera również Tomasz Trela, radny powiatu kozienickiego i przewodniczący powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej. Elektrownia Kozienice ma bardzo dobre położenie strategiczne. Jest dobrze położone, jeżeli chodzi o sieci przesyłowe. Jest blisko Wisły, także jest chłodzenie. Więc cały ten pomysł jest niezły. Natomiast, panie redaktorze, ja patrząc na to, jak Prawo i Sprawiedliwość realizuje poszczególne inwestycje, to ja bardzo chciałbym naładować sobie prąd z tej elektrowni atomowej, przejechać samochodem elektrycznym, jednym z miliona, które obiecał pan premier, dojechać do CPK, polecieć gdzieś tam z dzieckiem, które urodzi się w wyniku 500+. No, wie pan, to wszystko to są takie mrzonki. Przypomnijmy, że pierwsza elektrownia atomowa ma być zlokalizowana na Pomorzu w okolicach Lubiatowa i Kopalina.